Położona w samym sercu Beskidu Żywieckiego węgierska górka jeszcze w latach 30. XIX wieku była ważnym ośrodkiem przemysłowym. Jednak jej niezwykle urokliwe usytuowanie w Dolinie Soły u stóp beskidzkich szczytów to niewątpliwy walor. Odwiedzający nas goście nie mogą narzekać na nudę, bo szeroką gamę możliwości spędzenia wolnego czasu oferuje Cięcina, Cisiec, Węgierska Górka i Żabnica. Zapraszamy więc w nasze gościnne progi. Wizytówką węgierskiej górki są bulwary nad Sołą i to na nich koncentruje się życie kulturalne i turystyczne gminy. Niezmiennie zachwycają odwiedzających miejscowość turystów, a także są miejscem codziennych spacerów mieszkańców. Z bulwarami nad Sołą ściśle łączy się trakt cesarski, będący częścią historycznej trasy, którą zbudowano za czasów cesarza Józefa II. Stanowiła najkrótsze połączenie z Krakowem, Lwowem i Wiedniem. Na trasie znajdują się ławeczki na odpoczynek, miejsce na piknik i ognisko, platforma widokowa, z której roztacza się widok na węgierską górkę i beskidzkie szczyty. Na bulwarach nad Sołą swój początek bierze szlak schronów bojowych z 1939 roku. Idąc czerwonym szlakiem z traktu cesarskiego, docieramy do pierwszego z fortów – Waligury. To niezwykle ważne miejsce, bowiem obecność fortyfikacji z czasów II wojny światowej przypomina o kampanii wrześniowej oraz o bohaterskiej obronie węgierskiej górki. Nieco niżej zbocza znajduje się kolejny schron – Włóczęga. Kolejnym na szlaku schronów jest położony nieopodal na wjeździe do Żabnicy wędrowiec, udostępniony zwiedzającym jako Izba Pamięci. To muzeum, poświęcone budowlom fortyfikacyjnym z 1939 roku oraz działaniom wojennym, jakie miały miejsce w pierwszych dniach II wojny światowej. Udajemy się dalej w stronę kolejnego schronu o kryptonimie Wąwóz. Wychodząc ze schronu Wąwóz, kierujemy się na północ w stronę schronu Wyrwidom. Wracamy do centrum węgierskiej górki, gdzie swój spacer kontynuować możemy pod czujnym okiem drewnianych harnasi. Od 2009 roku monumentalne drewniane rzeźby tworzą tzw. Aleję Zbójników. Rzeźby tworzą jedyną w Polsce poglądową galerię postaci zbójników i dziejów zbójnictwa na Żywiecczyźnie. Również w centrum węgierskiej górki rozpoczyna się liczący aż 42 km szlak papieski. To pierwszy szlak papieski na Żywiecczyźnie. Wędrówkę szlakiem Wielkiego Polaka rozpoczynamy w centrum węgierskiej górki przy skwerze imienia Jana Pawła II. Kierujemy się więc w stronę Cięciny, gdzie jeszcze w węgierskiej górce warto zatrzymać się przy konstrukcjom przypominającym trzy namioty kościele Przemienienia Pańskiego. W nim bowiem znajdują się największe organy piszczałkowe na Żywiecczyźnie. Wmurowania kamienia węgielnego dokonał ówczesny metropolita krakowski, kardynał Karol Wojtyła. Nieco dalej w Cięcinie natrafiamy na prawdziwą perełkę architektoniczną. Leżący na szlaku architektury drewnianej kościół świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Pierwsze wzmianki odnośnie świątyni w Cięcinie pochodzą z 1358 roku. Wśród barokowego wyposażenia na uwagę zasługuje przede wszystkim ołtarz główny świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, nieznanego autorstwa i fundacji, pochodzący najprawdopodobniej z czasu przebudowy kościoła w XVII wieku. Żabnica to malownicza, słynąca z folkloru i lubiana przez letników wieś, znajdująca się w pięknej dolinie wciśniętej pomiędzy górskie zbocza. Przebiega tędy kilka tras, zarówno pieszych jak i rowerowych, którymi dotrzeć można w zakątki beskidzkiego pasma Lipowskiej i Romanki. Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Żabnicy znajduje się w centralnej części wsi przy głównej drodze. Ten niezwykle klimatyczny, liczący ponad wiek kościół, przyciąga turystów, szczególnie zimą, gdzie odbywa się tu jedna z nielicznych w regionie
mająca długą już tradycję góralska pasterka. W Żabnicy Skałce wyruszamy na szlak. Po drodze wiodącej na Halę Boraczą mijamy kaplicę pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy. Miejsce doskonale znane mieszkańcom okolicy, szczególnie ulubione przez zakochanych, a latem chętnie odwiedzane przez turystów. Udajemy się na Halę Boraczą, skąd możemy oglądać wspaniałe krajobrazy na Baranią Górę i Kotlinę Soły aż do Jeziora Żywieckiego. A odpocząć możemy w schronisku, skąd w dalsze pasma gór prowadzi węzeł szlaków turystycznych. Z Żabnicy Skałki szlakiem czarnym dotrzeć możemy także na leżącą nieopodal Słowiankę, a zielony prowadzi z Żabnicy Skałki na Rysiankę i Halę Lipowską. Nie tylko górskie szlaki powodują, iż na terenie gminy Węgierska Górka można aktywnie spędzać czas. Gmina może bowiem pochwalić się rozbudowaną siecią ścieżek rowerowych, łączącą poszczególne sołectwa i wiodącą przez bardzo urokliwe tereny. Cisiec to nie tylko malownicza, rozłożona nad brzegiem Soły miejscowość. Ścieżkami rowerowymi można dojechać do niezwykle ważnego, nie tylko dla mieszkańców, miejsca – kościoła świętego Maksymiliana Kolbego. Świątynia zbudowana została na przekór władzom komunistycznym, uniemożliwiającym powstanie w tym miejscu kościoła. A jednak powstał. Postawiony został przez mieszkańców z inicjatywy księdza Władysława Nowobilskiego. Niezwykle atrakcyjne walory turystyczne przyciągają turystów do Węgierskiej Górki, jednak sercem żyjących tu górali jest ogromne przywiązanie do tradycji. Szereg organizowanych przez cały rok imprez sprawia, iż w Węgierskiej Górce nie tylko nie można się nudzić, lecz przede wszystkim odwiedzający naszą gminę goście mogą brać udział w prawdziwym pokazie tradycji. Zimą barwny korowód kolędników wraz z przeglądem grup kolędniczych to prawdziwy ewenement, bo trzask bata i powinszowania noworocznych dziadów to już niemal symbol żywiecczyzny. Górale wiedzą jednak, co oznacza ciężka praca. I to właśnie pracy i współpracy konia z człowiekiem poświęcone są odbywające się w Węgierskiej Górce w końcu stycznia zawody furmanów. Ta szczególna impreza cieszy się ogromną popularnością. Stąd latem można oglądać konie w nieco innej formie, tym razem sportowej. Raz do roku Węgierska Górka staje się stolicą heligonki. I to tu właśnie, podczas międzynarodowego konkursu heligonistów, można usłyszeć jej specyficzny dźwięk. Muzyka góralska rozbrzmiewa także po wierchach w sierpniu, gdzie na Hali Boraczej gromadzą się muzycy ze skrzypcami, piszczałkami, dudami, rozmaitymi instrumentami, by zagrać tradycyjne melodie Beskidu Żywieckiego. Prawdziwy pokaz tradycji pasterskich to łossot, który na Halę Boraczą również przyciąga mnóstwo gości. Mieszanie owiec, szczypta magii i zwyczajów oraz wyrób sera. Każdy, kto chce obejrzeć pasterski obrządek, celebrowany na koniec sezonu wypasu owiec, powinien przyjechać we wrześniu na Halę Boraczą. O podniebienia gości dbają niezawodne panie z kół gospodyń wiejskich z Żabnicy, Cięciny, Cisca Dużego i Małego, a także Węgierskiej Górki. Pierwszy weekend sierpnia to święto gminy, czyli Dni Gminy Węgierska Górka. Program tej imprezy każdego roku jest tak układany, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie atrakcyjnego. Tradycyjnie na scenie amfiteatru prezentują się nasze regionalne zespoły, nie tylko jednak folklor. Gościmy również gwiazdy, które podczas sierpniowego weekendowego wieczoru bawią publiczność. Doskonała baza noclegowa na terenie gminy sprawia jednak, iż wypoczynek jest tu prawdziwą przyjemnością. Bliskość lokalizacyjna miejsc noclegowych do centrum Węgierskiej Górki oraz szeroki wachlarz kuchni, również regionalnej, to z pewnością niewątpliwy atut. Doskonały klimat,
Prawdziwa góralska gościnność i otwartość. Mnóstwo atrakcji turystycznych, górskich bezdroży i zapierających dech widoków ze szczytów. Liczne wydarzenia kulturalne, koncerty i historyczne pokazy plenerowe wspaniale uzupełniają bogatą ofertę turystyczną. Warto więc do nas przyjeżdżać i wracać. Pobyt w naszej gminie na długo zapadnie w Państwa pamięci.